zaczęłam częściej niż raz w tygodniu chodzić na Eucharystię i stała się dla mnie ważna mniej więcej 2 lata temu, jak miałam 21 lat, kiedy też wstąpiłam do swojej pierwszej w życiu wspólnoty tu w Krakowie przy Bazylice Mariackiej. Jako że mieliśmy spotkania raz w tygodniu, to też wymagały one ode mnie, no żeby ten jeden raz więcej w tygodniu przyjść do kościoła, czy to na adorację, czy na później mszę świętą jeszcze i na spotkanie. Więc właściwie można powiedzieć, że zaczęłam chodzić ze względu na wspólnotę, a do wspólnoty zapisałam się, myślę, że z takiej potrzeby właśnie wsparcia w wierze od drugiego człowieka, od moich rówieśników. Jako już dorosła osoba przepisałam się do innej parafii niż moje miejsce zamieszkania, w którym się wychowywałam. I chyba pierwszy raz w życiu, tak, a to była moja trzecia bądź czwarta parafia, poczułam się tak bardzo dobrze po prostu w tym kościele. Nie potrafię nawet powiedzieć dlaczego. To jest totalnie przyziemne i może banalne, ale ja jestem estetą i bardzo mi pomaga w skupieniu sztuka sakralna. Zarówno sztuka sakralna plastyczna, wystrój kościoła, jak i piękna gra na organach. I często, kiedy właśnie jej nie ma, to wręcz mnie to z tego skupienia trochę wytrąca w innych parafiach. Więc może też z tych właśnie pierwotnych, przyziemnych powodów się tak dobrze czułam w mojej parafii. I zaczęłam tam wtedy uczęszczać coraz to częściej, kilka razy w tygodniu, na tyle, na ile miałam czas właśnie na mszę świętą. Jak czasem mi się zdarzają jakieś kryzysy i ciężko mi jest na modlitwie indywidualnej, to muszę powiedzieć, że zawsze w takich momentach Eucharystia mnie ratowała. W tym sensie, że jakoś w ogóle nie mogłam się skupić w domu, nie mogłam się zabrać do tej modlitwy w domu, a zawsze jak wyszłam już do kościoła na Eucharystię, to właśnie ta modlitwa wspólnotowa była takim podparciem w ogóle całej mojej wiary, więc myślę, że tutaj idąc nawet za chrystusowym nauczaniem, jak bardzo potrzebujemy tej wspólnoty. Czasem to moje wyjście na mszę świętą było takie, bo po prostu lubię. Nie umiem powiedzieć dlaczego, bo po prostu lubię, a czasem dlatego, że bardzo odczuwam taką potrzebę i wiem, że to jest coś, co mnie naprawdę trzyma przy regularności i przy takiej nawet porządności w wyznawaniu tej wiary. Najważniejszym oczywiście dla mnie w Eucharystii jest Komunia Święta, jako to spotkanie najbliższe z Chrystusem, więc też stąd tak myślę, że mnie ciągnęło do kościoła na mszę, no bo jakby nigdzie indziej tak bliskiego spotkania z Chrystusem wiem, że nie otrzymam i mogę siedzieć przy Ewangelii, czy właśnie na adoracji przy indywidualnej modlitwie, ale samo spożycie ciała Chrystusa jest tym najbliższym, czego mogę doświadczyć. W czasie nastoletnim, kiedy musiałam chodzić na mszę świętą niedzielną, to było dla mnie bardzo trudne. Bardzo ciężko było mi się skupić. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek się skupiałam. Zazwyczaj myślałam o zupełnie innych rzeczach. I tak właściwie przez cały okres nastoletni bardzo chciałam z tej mszy świętej zrezygnować. To był trochę taki bunt nastoletni. Ale jednak zawsze jako posłuszne dziecko, że tak powiem, nie chciałam rodzicom sprawiać przykrości, więc na tą mszę z przymusu chodziłam. Teraz jakby widzę ten kontrast tego, co daje mi ta godzinna Eucharystia dziennie, a co dają mi inne rzeczy, które gdzieś tam przez świat podpowiadane są jako te lepsze rzeczy, te fajniejsze, szczególnie dla osób w moim wieku. I tutaj widać później nawet na psychice tak ogromny wpływ na to, jak działają na mnie te rzeczy, które poleca mi świat, jak powiedzmy chociażby imprezy, a jak działa na mnie taka godzina mszy świętej. Oczywiście na imprezach mogę się świetnie bawić, ale na mszy świętej o dziwo też się zawsze świetnie bawiłam. Ale owoce tego były zupełnie inne, ponieważ msza święta zawsze przynosiła mi ogromny spokój. I pamiętam, że też kiedyś jedna osoba się mnie zapytała, jak się osiąga taki wewnętrzny spokój. I tak sobie pomyślałam, że w sumie nigdy tego nie miałam w życiu, zanim zaczęłam chodzić na mszę świętą. A później jednak zawsze to była tak godzina wyciszenia dziennie w takim chaosie naszej codzienności. Wśród wielu obowiązków, studiów, pracy, tego pędu świata, taka właśnie godzina, gdzie się można całkowicie wyciszyć, też odłączyć myślenie. Wiem, że ludzie się dzielą na te dwa rodzaje. Ja jestem rodzajem, który siada jak najbliżej ołtarza i wtedy nie widzę też ludzi dookoła mnie. W ogóle nie skupiam się na tym, co jest dookoła mnie, tylko widzę właśnie ołtarz. Widzę to, co jest dla mnie w tym momencie najważniejsze i
staram się jak najbardziej temu oddać. Czasem sobie to tak porównuję, jak chcemy na przykład pojechać do Wielkiej Brytanii i spotkać się z rodziną królewską, jesteśmy w stanie przed nimi się kłaniać i tak dalej, a tutaj mam takie wyobrażenie i właśnie pewność, że jestem teraz przed królem wszechświata i oczywiście, że jeżeli tylko mam okazję, to chcę się z nim spotkać, tak jakbym chciała się spotkać może z rodziną królewską, tak tutaj pragnę, żeby się spotkać z królem wszechświata, bo codziennie mam taką możliwość, więc z niej korzystam.